Cześć kochani, jesteśmy w Poznaniu, a dokładniej w poznańskim zoo. Te zwierzęta, które widzicie za moimi plecami, to lemury. Ostatnio miałem okazję obserwować je w ich naturalnym środowisku, czyli na Madagaskarze. Madagaskar wygląda mniej więcej tak. Chcecie? To wam pokażę, chodźcie. Madagaskar to przepiękne miejsce, ale niestety z roku na rok coraz bardziej niszczone. Julian! Julian? No, któryś z nich to Julian. Ale który? Lemury, jak pewnie wiecie, żyją na tej pięknej wyspie wśród drzew lasów deszczowych, których powierzchnia niestety z roku na rok się zmniejsza. Dlaczego? Ludzie przychodzą i wycinają te drzewa systematycznie i oczywiście nielegalnie. Lemury są bardzo piękne, bardzo sprytne. Żywią się pędami, owocami i listkami młodych drzewek. I z natury są bardzo, ale to bardzo powolne. Sam jesteś powolny! Myślisz, że jako loć możesz drwić z mojego królewskiego majestata? Jako ja, król Julian, omyłkowo wysłany do Poznania, nie życzę sobie tego sobie! Nie życzę! Lemurę, mam plan. I od razu sobie ustalmy genialny, bo mój. Za mną. Teraz już nikt nie zauważy, że lemurki poszły w las, a raczej w miasto. Miasto? To ma być miasto. Nowy Jork, to jest miasto. Światła, samochody, rzeka. Zupełnie tak jak tu. Podoba mi się. Poznań, miasto, doznań. Rau! Jeżeli dajecie nogę razem z nami, musicie się dla niepoznaki przebrać, żeby was żadne ludziowie nie zaczepiali. A żeby tak się stało, musicie wyglądać jak ja. Wdzięk, skromność, inteligencja. Bądźcie jak król Julian. Do zrobienia maski króla Juliana potrzebne wam będą komputer, internet, drukarka, klejnożyczki i kredki.